Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wajserr, witam was w kolejnej nowej serii na kanale. Zagramy w grę pod tytułem Mount & Blade Warband na modyfikacji Prophesy of Pendor. Tak jest moi drodzy, witam was serdecznie. Ludziska, powiem wam tylko jedno, ta seria będzie tylko i wyłącznie w weekendy z Warbanda nagrywana, więc prawdopodobnie w każdy weekend będziecie dostawać po 2 odcinki w sobotę i w niedzielę, jeżeli oczywiście będę się wyrabiał. I mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić. Nadszedł czas, żebyśmy również pograli troszeczkę w Warbanda. Modyfikacja Prophesy of Pendor nigdy nie była jeszcze nagrywana na tym kanale. Kiedyś tam dawno temu, jedynie co to na live'ie chyba troszeczkę pograłem w tą modyfikację i ta modyfikacja okazała się dosyć dobrą modyfikacją. Więc ludziska, rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, jeżeli ci się odcinek spodobał, zostaw łapeczkę w górę, ponieważ my lecimy z tą jakże i zacną gierką Warband, Bannerlord, 2 Mount & Blade na kanale. No to musisz panie już ocenić łapką w górę, no bo nie ma innej opcji. Otóż tak, jakie my tutaj będziemy główne rzeczy robić w Warbandzie? No standardowo tak, zaczniemy od zera, będziemy się rozwijać, dołączymy się do jakiejś frakcji, potem założymy swoje królestwo i tak to jakoś moi drodzy będzie szło do przodu. Ogólnie rzecz biorąc tak, jeżeli chodzi o moi drodzy, o generalne opcje, to gramy na wysokości bitwy 530, znaczy na wielkości bitwy 530 jednostek. Więcej niestety w tej modyfikacji nie można ustawić, co jest troszeczkę smutne, no ale nic my na to nie poradzimy. Dobra ludziska, bez zbędnego gadania oczywiście rozpocznijmy gierkę. Oczywiście standardowo podziękowanie dla sponsorów, którzy otrzymali ten odcinek wcześniej. No i co, zacznijmy nową grę, dokładnie. Dobrze moi drodzy, welcome adventure to Prophesy of Pendor moi drodzy. Będziemy oczywiście tworzyli standardowe, jak to w każdym Mount & Blade'zie, Warband i nawet w Bannerlordzie bywa. Będziemy sobie tworzyli naszą postać, dokładnie tak. Więc kontynuujemy. No i teraz tak, możemy ogólnie rzecz biorąc zagrać sobie facetem albo kobietą. I możemy tutaj, jeżeli chodzi o kobietę, to mamy jak gdyby takie 2 podkategorie. Możemy wybrać, żeby twarze kobiet były takie jak w Warbandzie podstawowym, czyli bardzo brzydkie i takie tak zwane glonojady. Albo możemy wybrać z tej modyfikacji twarze kobiet. My i tak nie zagramy kobietą, więc tutaj raczej nie będziemy wybierać, ponieważ zagramy sobie facetem. Dokładnie tak. No i teraz będziemy tworzyć naszą postać. Mam nadzieję w ogóle, że kamerka też jest w dobrym miejscu ustawiona, że nic nie będzie wam zasłaniać. Myślę, że po tej stronie też właśnie będzie Bannerlord, po prawej stronie będzie kamerka. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Dobra. Co my tutaj chcemy wybrać, ludziska? Kapitan statku, former knight. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Może Adventure? O tak. Jeżeli ludziska chcecie sobie, to oczywiście zatrzymacie filmiki, sobie na szybko poczytacie. Tutaj to opisy i tak dalej. Ja wam nie będę czytał, nie będę streszczał, no bo to jest standardowe z Warbanda. W Warbandzie też początek postaci na tym samym poziomie polega, tylko że tu jest troszeczkę to zmienione, no bo w końcu gramy w moda. Powiedzmy, że byliśmy Craftsman. O, niech to będzie. Asquire Bard. Employed Merchant, Engineer and Builder, Huntsman. Ojeju, powiedzmy, że Merchant, maybe. No i dobra ludziska. Dowiedzieliśmy się, że ojciec nie żyje. Powiedzmy, że to, moi drodzy. Dobra, zaczynamy przygodę oficjalnie z Warbandem. Zagramy sobie, nie będziemy grać na realistycznym trybie, z tego powodu, że nie. Ludziska jakaś kobieta przemawia. Dobra, oczywiście jeżeli chodzi o nazwę naszej postaci, to tak się zastanawiałem, czy robić nazwę taką właśnie jak w Bannerlordzie, czy też i nie, ale szczerze mówiąc chyba... chyba nie będziemy dawać takiej samej nazwy jak w Bannerlordzie i tutaj po prostu się nazwiemy Vice, dokładnie tak. W Bannerlordzie jest Wajserr, tutaj będzie Vice i to będzie w ogóle bardzo fajne, bo będziemy też widzieć, moi drodzy, w tych 2 seriach, jak nasze postaci się rozwijają. To znaczy właśnie będzie Vice i będzie Wajserr. No wiadomo, Wajserr w Bannerlordzie będzie szybciej się rozwijał, ponieważ Bannerlord będzie w środku tygodnia wrzucany, a Warband tylko i wyłącznie w weekendy. No ale będzie takie fajne porównanie, zobaczymy. Dobra, jeżeli chodzi o nasze atrybuty ludziska, oczywiście będziemy grali w języku angielskim, ponieważ do tej modyfikacji chyba nie ma żadnego spolszczenia. Ale tutaj zbytnio to jest podstawowy angielski, więc tutaj raczej każdy będzie rozumiał, o co chodzi. Dobra, z racji tego, że gramy w Warbanda ludziska, to na pewno musimy sobie wszystkie punkciki dać w charyzmę. Czemu? Ponieważ leadership w tym modzie to jest podstawa. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest podstawa. Na pewno pójdziemy sobie w Iron Flesh, żebyśmy mieli troszeczkę więcej punktów życia. I myślę, że o, tutaj nawet bardzo fajnie mamy też umiejętności rozwinięte, powiem wam. Pójdziemy sobie w Weapon Master, jeden punkcik na pewno. Jak wygląda sytuacja z jazdą konną? Bardzo fajnie. Wow! Powiem wam, że fajnie mamy postać rozwiniętą, bardzo dobrze ją dobrałem w ogóle. Dobra, no to wiecie co, nie głupim pomysłem było pójść jeszcze troszeczkę w medycynę, żeby nam te jednostki tak jednak nie ginęły. No i standardowo będziemy opierać się na broni jednoręcznej, a może tu pójdziemy w dwuręczną broń? Dobra, już trudno, no muszę cofnąć kliska, pójdziemy w dwuręczną broń, w tym modzie będziemy szli w dwuręczną broń. W Bannerlordzie będzie jednoręczna broń, a tutaj będziemy w dwuręczną iść, dokładnie. Myślę, że to będzie rozsądniejsze. Dobra, Iron Flash, pójdziemy sobie w Weapon Master i pójdziemy sobie w tą chirurgię. O, no i pięknie, moi drodzy. I tak oto postać nasza Vice będzie się właśnie rozwijał. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o tą modyfikację, to powiem wam, że troszeczkę tekstury zostały poprawione. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Dobra, teraz musimy dobrać jakąś fajną fryzurkę dla naszego Vice'a i oczywiście jakąś twarz normalną. O mój, holy shit, nie no. Takim paskudnikiem to my nie chcemy być oczywiście. Ja bym chciał jakąś twarz Europy. O! Twarz znaczy nie, no to jest bardziej twarz ruska. Jakąś taką normalną twarzyczkę bym chciał dla mojej postaci, ale jakiś laluś, no dobra, może być taka, no niech będzie. Czy my chcemy dla naszej postaci jakiś zarost, żeby był? Myślę, że może jakiś zarost możemy dać jej, czemu by nie? Jakiś taki drobny. O, może być coś takiego w sumie. No i jakieś przyzwoite włosy muszą być, bo nie może być lipy, tak? Nie może być lipy, moi drodzy. To jest standardowa fryzura, nie, ją bardzo często miałem. Powiedzmy, że niech będzie coś takiego. Niech będzie coś takiego. Jeżeli chodzi o wiek naszej postaci, nie będziemy starym moherem. Powiedzmy, że będziemy taki już troszeczkę w średnim wieku. Jeżeli chodzi o kolor naszych włosów, czarne. Dokładnie tak. Tutaj w tę część nie będę się bawił oczywiście, bo to jest zbyt dużo tego, a my nie mamy na to czasu. Dobra, i już biorąc, mamy tutaj kilka frakcji. Mamy tak, Królestwo Sarleonu ludziska, Królestwo Ravenstern, Palitis jakieś, okej, spoko. Fierdsvain i Empire jakieś. Dobra, Liska, chodźmy na razie do Empire. Brzmi to dosyć fajnie. No i moi drodzy, zobaczcie. Piękny warbandzik. Piękny warbandzik. I powiem wam, że musicie przyznać, że teksturki zostały tutaj dosyć fajnie poprawione, nie? To trzeba przyznać, że dosyć fajnie to wygląda. Co prawda ja żadnej muzyki na razie nie słyszę. Ale słyszę świergot ptaków ludziska. Dobra, no i teraz tak, zobaczcie, mapa w tej modyfikacji wygląda tak. Kurczę, powiem wam, że Warband ma dalej fajny klimat. Jest to niby stara gierka, ale klimat w tej grze jest niesamowity, to trzeba przyznać. Dobra, no i tak, jesteśmy w Empire ludziska. W ogóle wow, 564 jednostki w mieście. Będziemy musieli na pewno się zastanowić, do jakiej frakcji chcemy się dołączyć. Empire leży tutaj, jest to żółta frakcja. To jest ludziska frakcja tych pryncypałów tak zwanych. Tutaj mamy ludziska Fierdsvain, to może jest jakaś frakcja z bronią palną, cholera wie. Sarleon jest, Królestwo Sarleonu i Ravenstern. No powiem wam, że wygląda to dosyć ciekawie, a może Empire to jest nie wiem, kurczę, naprawdę nie mam pojęcia, do kogo bym chciał się dołączyć. No ale dobrze, mieliśmy informację, że gramy oczywiście, że to jest otwarty świat, możemy sobie podróżować co tylko chcemy, bo w końcu gra jest sandboxem. Ale teraz zobaczmy w ogóle na nasz ekwipunek. Co my tu? Mamy jakieś tam ludziska skóry. W ogóle bardzo dobrze nam postać dobrało, o dziwo. Konik jaki mamy jest Saddle Horse, 100 punktów życia ma. Ten ma 110, Church, o ten koń w ogóle jest chyba speed 34, nie, jest wolniejszy. Ale ma lepszy armor. Wiecie co, chyba wolę tego konia, szczerze mówiąc, bo wydaje się być lepszym. Mamy w ogóle lekką kuszę na samym początku. Mamy broń niestety jednoręczną, nie mamy tu żadnej dwuręcznej, a szkoda. Mamy jakieś mięsko, mamy rybki, budki. No, buty w ogóle mamy lepsze, skąd w ogóle my to mamy? Okej. Spoko, są strzały, ale łuku nie mam. Ja bym wolał, żeby moja postać rzeczywiście polegała bardziej na łuku, jeżeli mam być szczery. Stalowe bełty, to są strzały. To też są, tu są basic bolts. Plus 5 do damage'a, to 11, wow, okej. Dobra, no to na pewno pojedziemy sobie do miasta i przehandlujemy. Mamy 2300 denarów, więc w sumie to jest też dosyć spory wynik. Kurczę, powiem wam, że ładnie nawet wygląda Warband, jak na tak starą gierkę. Na pewno ten mod troszeczkę podniósł tutaj nam grafikę. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak te jednostki wyglądają. Party. Wow, to jest niby rekrut ludziska. Zobaczysz, mają tarczę, broń jednoręczną. O, jednostki Empire wydają się być dosyć ciekawe. Co w ogóle widzę, jaką różnicę widzę względem Warbanda, to taką, że nad wioskami są herby. W Warbandzie nie było żadnych herbów, tylko herby były, jak pamiętacie, nad zamkami i nad miastami. A tutaj już jednak mamy rzeczywiście... Tutaj rzeczywiście już mamy te herby nad wioskami również, co jest dosyć spoko, bo myślę, że będzie mi pomagać, jeżeli chodzi o jakieś tam questy dla wykonywania dla lordów, będzie mi pomagać w odnalezieniu się. Ile ja w ogóle mogę mieć jednostek, tak się ciekawe? 76 jednostek mogę mieć na początku gry? O mój Boże, Bannerlord, ty się ucz, kurda, nie takie ograniczenia mi tu dajesz. W Bannerlordzie na początku 20 jednostek masz i się ciesz, chłopie. A tu 76, widzicie, co tu się dzieje? O kurde. Ogólnie biorąc, taki mamy plan na początek. No zaraz będziemy walczyli z bandytami, pierwszą bitkę. To na pewno będę chciał zrobić, ponieważ no musimy naszą postać potekspić. Widzę, że jest karawana. Szkoda, że żadna muzyka na razie nie gra. O, gra. No i pięknie, od razu lepszy klimat. Super. A, już się skończyła. A, bo w nocy inna muzyka gra w tym modzie. Na pewno będziemy chcieli walczyć z bandytkami i również będę chciał zrobić taką mieszaną armię i wtedy mniej więcej wybiorę, która frakcja mi się najbardziej podoba pod względem jednostek. Chociaż nie wiem, czy czasem tutaj też nie mamy, jeżeli chodzi o frakcję, czy my tu nie będziemy mieli rozpisanych jednostek? Chyba nie. A może gdzieś są, tylko nie wiem gdzie w zasadzie. No ale dobrze, troszeczkę super rekrutujemy właśnie z Sarleonu. Ale w ogóle tak pięknie ta gra działa, tak płynnie. W sumie nie ma co się dziwić, ta gra jest stara, a w końcu mam jakiś nowy sprzęt. O, to są bandyci. Czy my chcemy walczyć z bandytami? Ja nie wiem, czy bandyci na mnie wpierdzielą, nie wiem, czy w tym modzie w ogóle są bandyci silni. Ogólnie rzecz biorąc, jest to modyfikacja fantasy, więc tak to wygląda. Ja na razie nie mogę żadnych bandytów spotkać, tam jednych jakichś spotkałem, ale to byli bandyci z... Znaczy oni mieli ikonkę łuku, ale czy to byli bandyci z łukami, to nie mam pojęcia. Dobra, no na razie pobiegajmy sobie. Porekrutujmy jednostek. Czy w ogóle Sarleon coś nie chce się do mnie zbytnio dołączyć? Nie wiem dlaczego, tak zbytnio dużo ich jednostek nie chce się do mnie dołączyć, no ale spoko. No powiem wam, że na razie najbardziej, jeżeli chodzi o usytuowanie frakcji, to najbardziej mi się podoba Empire i ci zieloni, więc teraz też tak właśnie, jak widzicie, malutko zmierzam w kierunku zielonych i troszeczkę od nich jednostek sobie wezmę więcej. Dokładnie, no i będziemy robić porównanie. Aha, zajdziemy sobie do jakiegoś miasta, zobaczymy jak miasta wyglądają w tej modyfikacji i na pewno też zobaczymy jak karczmy się prezentują. O, tu są bandyci, tylko że ich jest bardzo mało, ale w sumie możemy spróbować z nimi zawalczyć, no bo jesteśmy jakby nie patrzeć szybsi. To są bandyci, którzy są słabi. Zabijmy ich ludziska, zobaczymy jak będzie walka wyglądała. 29 na 7 chłopa, o mój Boże, Warbandzik kochany. Jak mi ciebie brakowało. O, w ogóle też jak możecie zobaczyć na górze ekran mamy statystyki odnośnie, szkoda, że tarczy żadnej nie mamy. Statystyki odnośnie przewagi jednostek. O mój Boże, czekajcie, bo ja się muszę nauczyć w ogóle walczyć w tym Warbandzie. Dostał 24 damage'u, to jest broń obuchowa, to troszeczkę lipa. Bang, okej, 17 damage'u. No na pewno walka wygląda troszeczkę inaczej niż to było w przypadku Bannerlorda. Dobra, dostał. O, damage to mamy słaby. A wy panowie, czemu wy nie szarżujecie? Everyone charge mi tu robić, a nie... Goddammit, stoją jak kołki. Co to ma być? Gdzie tu wsparcie dla waszego Weissa? Halo. Okej, ja powiem wam, że tu trzeba uważać na te noski kusznicze i łucznicze, bo jednak możemy spory wpierdziel dostać. Bang. No, w końcu atakują nasi. Bardzo ładnie. Szanuję. Tam jednego gałgana już zabiliśmy, więc pierwsza śmierć i nawet drugiego chyba zabiliśmy. Nie, to nie ja. A już się cieszyłem. Dobra, dawać panowie. O, ja zabiłem. Znaczy w sumie nie zabiłem, bo ja ich ogłuszam, bo to jest broń obuchowa, jakby nie patrzeć. Ale wiadomo o co chodzi. No i dobrze, moi drodzy, zwycięstwo pierwsze. O kurde, ale tutaj, wiecie co, w tej grze można, widzę, że chyba łatwo zarobić, bardzo łatwo. Szkoda, że nie mieli jakiejś tam broni dwuręcznej niestety. Ale wszystkie te pierdoły posprzedajmy. Jest tutaj łuk ludziska, tylko że, dobra, na razie łuku nie będę brał, bo te łuki są dosyć słabe. Więc na razie ich nie będę brał. Okej, relacje mamy pogorszone z bandytami, no ale trudno się mówi. Proszę bardzo, Sarleon. Milicja. O, sarleońskie jednostki mają bronie dwuręczne, widzę. A Empire? Na jednostki Empire jakoś mi się bardziej, więc do Sarleonu na pewno nie będę chciał się dołączyć. Zobaczymy też jednostki, jak będą wyglądać Fierdsvain, czy jak oni tam się nazywają, strasznie ciężkie nazwy mają. Kampania wojenna, zobaczcie na to, oni mają kampanię wojenną. No my na razie tak się nie dołączymy do nich z tego powodu, że niestety no, jesteśmy na razie nikim w Calradii, to jest smutna, ale prawda taka. Jesteśmy na razie nikim i my zbytnio tutaj nie mamy czego szukać, jeżeli chodzi o lordostwo i tak dalej. I dołączenie się do frakcji danej, ale spokojnie, spokojnie, Weiss da radę, moi drodzy. Weiss da radę. Dobra, chodźmy zobaczyć, jak miasta wyglądają. W sumie, wiecie co, zróbmy sobie jeszcze Civica. Okej. Dobra. I chodźmy do... Chodźmy ulicami miasta zobaczyć, jak to się prezentuje. O kurde, tu mają właśnie ten port. Ej, fajny ten mod jest, podoba mi się bardzo. No myślę, że seria z Warbanda będzie dosyć sporo trwała. Bo Warband to jest Warband, moi drodzy. Zwłaszcza taka modyfikacja. Ta modyfikacja jest bardzo mocno rozbudowana, tak swoją drogą. I też jest system tutaj taki, że można mieć swoje manufaktury i tak dalej, swoje ziemie. I oczywiście na tym zarabiać, więc myślę, że to jest całkiem spoko. Dobra, zobaczmy, jak tawerny wyglądają. Może spotkamy jakiegoś chłopa fajnego. Hello, ale jesteś brzydka. Holy shit, zapomniałem, że tutaj są i tak brzydkie modele nawet w modach. Jest blisko jakiś Kasim, czyli Arab. Wolni bracia, jakaś kampania wolnego brata. Tutaj sobie ludzie piją. W sumie, Luiska, możecie też pisać... O, tu jest jakiś pan Sir Rayne. Możecie pisać, co bardziej wam się podoba, czy Warband, czy Bannerlord, pod względem klimatu i ogólnie grywalności. Dobra, na górze nikogo nie ma. To jest w ogóle jakiś Ashik. Halo, dzień dobry. Okej. Jakieś sekrety może mi zdradzić. Aha, ona mi może jakieś tam newsy powiedzieć i tak dalej w Calradii. To mnie w sumie jakoś nie interesujesz. A ty, przyjaciół, kim jesteś? A, u niego można ten... U niego można sprzedawać więźniów. Okej. 56. O, Bannerlord, ucz się, kurde. Okej, czyli dobra, u pana Hartmanda można najwyraźniej więźniów sprzedać, przynajmniej w tym mieście. A kim ty jesteś, przyjacielu? To jest jakiś NPC. Aha. Ile chcesz za siebie kasy? I... What the fuck? Czeka, ile? Co? Czy ja tam widziałem... 5000 denarów? Czub, kurde. 5000 denarów za ciebie? No way. A Kasim? Może Kasim będzie troszeczkę tańszy. Kasim, przyjacielu, ale ten ser wydaje się być dosyć dobry, no bo widzieliście jego zbroję. Takiś lord był w ogóle. 800. No dobra, Kasim, chodź tu, kuźwa, drogi jesteś jak cholera. Dobra, weźmy ich. Nie wiem, wydają się być dosyć spoko, sądząc po ich zbroi. Może nie jest to jakaś topowa jednostka, ale wydają się być spoko. I już mamy 42 ludzi, widzicie? A w Bannerlordzie to dopiero pewnie to będę miał w 10 odcinku. God damn it. Okej, Kasim, dawaj do góry. Kasim, w ogóle jakie ty masz umiejętności? Zobaczmy jego skillsy. Kasim. No ty w przyszłości może będziesz jakimś lordem w moim państwie, w sumie na pewno. Power Draw ma spoko. Leadership jakiś tam ma. No, myślę, że będziesz u mnie jakimś tam lordem. Dobrze, moi drodzy, dobrze, chodźmy dalej. Kurde, jakie muzyki, pewnie te muzyki mają prawa autorskie i nie będę mógł zarabiać na tym materiale. O mój Boże, to będzie najgorsze. Luiska, tu są jacyś ludzie, ale ja nie wiem, czy ja chcę z nimi walczyć. Jakie mamy, będziemy mieli relacje? Minus 10. I oni nas sami zatkowali, no to lecimy, panowie! Nie ma co. Mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich, Luiska, bo jak będą prawa autorskie pod tym odcinkiem, to niestety w kolejnych materiałach nie będzie muzyki z tej modyfikacji. Aha, ja tam jeszcze nie... O kurde, nie są... Są wikingowie jacyś! O mój Boże, ale damage... Tak, patrzcie, mają hełmy wikińskie. Barbarzyńcy na nabrzeżu. Gincie. O kurde, jak oni nas siekają. Okej, ja nie wiem, czy to było... O, dobra, jednego zabiłem. Ała. Zabił mnie na hita. No tak, gramy na wysokim poziomie trudności. Wow, przegramy to z nimi. No nie! Taka przewaga! Jak nas siekają, zobaczcie. Dobra, już wiem, żeby z nimi nie walczyć. No. Dostaliśmy w pierdziel. Kasim już w ogóle gdzieś nie żyje, leży martwy. Okej, ten mod jest trudny. Tyle wam powiem. Czy ja coś straciłem? No na szczęście nic mi nie zabrali, ale... Okej, ten młot jest ciężki. W sumie wiecie co, skorzystajmy z okazji ludziska i... Mamy tego Kasima w swoim oddziale? Chyba mamy, tak jest. Kasim, kurde gałganiec, się cieszę, że cię nie zabrali ci bandyci. Dam ci może lepszą zbroję. O, ty masz lepszą zbroję. Okej. A co ty masz? Broń jednoręczna. Okej, weźmy to. I tak chcę mieć broń dwuręczną, ale to już będzie lepsze niż... tamto gałgaństwo. A ja ci dam... Mogę ci to dać jedynie co Kasim. No trudno, trzymaj stary. Czy ty możesz w ogóle używać kurz? Może kurz używać, to spoko, to ci dam jakieś bełty jeszcze, masz bazowe bełty i będziesz, kurde, panie, napierdzielał we wrogów. Dam ci tarczę, w sumie mi by się tarcza przydała. Kasim, gałganie. Nie, dobra, ty będziesz tym kusznikiem, będziesz miał lepsze bełty. Ja nie chcę mieć kuszy, ja chcę mieć łuk tak czy inaczej i ja sobie wezmę tarczę w zamian. Nie mogę tarczy mieć? Co? Czemu? Wow, shield na poziom pierwszy muszę mieć. Okej, to troszeczkę zgałganiona sytuacja jest, wiecie. Mamy jakąś jeszcze czapeczkę dla naszego, coś tu jest jakieś, no dobra, trzymaj stary. Okej, wyglądasz jak bandzior, no ale trudno. No nic, ja ci nie poradzę, przyjacielu. Budki mamy lepsze dla ciebie, trzymaj. Okej, no i tyle. Chodźmy te rzeczy po... A, czekajcie, może możemy mu dać jeszcze konika, co? Oh, yeah, pięknie. No to super, to musimy ciebie, Kasim, mianować jako kawalerzystę, no bo ty już jesteś oficjalnie kawalerią w moim oddziale. Dobra, jedziemy posprzedawać te rzeczy, bo jest, kurde, ciężko. Idziemy, Luiska, w takim razie na północ. Na śnieżne tereny. Kurde, zaraz znowu jakiś pierdziel dostanę i się skończy. Weźmy w Szczednowskim. Okej, dobra, z nimi nie walczymy. 11 osób pokonało, czy tam 12 osób pokonało... Oż, mordo, nie są szybsi. No nie! O, uciekli. 11 osób pokonało oddział 47-osobowy, więc to nam pokazuje, że z wikingami na razie chyba nic wspólnego nie chcemy mieć. Tu gdzieś te jednostki chodzą, te czerwoni. Jakieś diabły chyba były, bo mieli bordowy napis. Kurde, boję się tego moda. Cholera. Ale powiem wam, że modzik jest zacny. To kabel brzydko. Halo, kabel, proszę się schować. Goddammit, no zobacz jak to wygląda. Moje okno zasłania od obudowy. O, no, teraz lepiej. Dobra, rekrutujemy stąd. O, nikt się do mnie dołączył, cudownie. Ale z tamtej wioski się gałgany dołączyły, więc zobaczmy jak oni wyglądają w ogóle. Okej, wyglądają słabo. Oż, mordę. Wow, prawie mnie złapali. Wiecie co, weźmy tutaj, spędźmy noc, niech oni sobie stąd pojadą. Chodźmy na marketplace i posprzedawajmy te rzeczy. Dobra, sprzedajmy to wszystko, nie, mam nadzieję, że jakieś tam pieniądze z tego zarobimy fajne. Bardzo fajne pieniądze. Nawet starczy mi na jako takie jednostki. Uuu, dobra, weźmiemy jakieś jednostki najemne zaraz. W takim wypadku. Dobra. Aha, musimy sobie kupić na pewno jakieś jedzonko, żeby nie było lipy. Ojeju, jak mi brakowało Warbanda. Wiecie jak mi brakowało Warbanda? Ludziska, strasznie brakowało Warbanda. Ojeju, ale jedzenie w tym modzie to też widzę, że do najtańszych niestety nie należy. No dobra, tyle na razie. 500. Wow, wow, drożyzna. Chodźmy do tawerny. O, jaka ładna tawerna. William tu gra. Halo, Williamie? Dobra. William, ty to sobie tutaj graj. Sir Leon Noble. Okej, to jest chyba jakaś kawaleria albo włócznicy, ale wydaje mi się bardziej na kawalerię. Jest tu jakiś jeszcze NPC, którego mógłbym sobie przygarnąć z chęcią? Chyba nie. O, proszę, kiełbachę się je. Chlebkiem się zagryza. Powodzi się. Serek jest na blacie. Kurde, powodzi się wam powiem. Mega im się tu powodzi. Halo, znajdziemy jakiegoś NPC'a? Dzień dobry. Halo, halo. Na razie chyba nie ma żadnych NPC'ów niestety w pokoikach. Jakiś kibel tu jest, okej. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma. No wzięliśmy troszeczkę jednostek najemnych. Dobra, chodźmy tędy. Mam nadzieję, że na tych, kurde, nie natrafię na tych czerwonych. O Jezu, są tu. A, oni już się mnie boją. Dobra, to spoko. To możemy iść. Kurczę, jaka klimatyczna, fajna muzyka gra. O, tu jest wioska rajdowana. Zobaczmy w ogóle z kim w takim razie północ ma wojnę. O, z zielonymi właśnie. A ja bym chciał się do nich dołączyć z chęcią. Właśnie nie wiem, czy w takim razie się dołączyć do zielonych, czy do żółtych. Nie mam pojęcia. Do kogo by się tu dołączyć. Zieloni mi się spodobali, bo mają fajną kampanię wojenną. Już mi się podobają. Dobra, tutaj są jacyś, o Jezus Maria. Jakiś klan Ridersów i oni się nas nie boją. To jest najgorsze, że oni za nami podążają. O jejku, wiecie co? Uciekajmy stąd. O mój Boże, ile ich tu jest! Dobra, chowamy się, szybciutko! Mogę, proszę, mogę tu spędzić noc? Dziękuję. Dobra, jest dużo lordów, teraz jak dostajemy okazję i spadajmy sobie. Okej, wiecie co, nie podobają mi się... Ziemie północy mi się nie podobają, ja stąd najlepiej bym uciekł. I może lepiej to wykorzystajmy i uciekajmy stąd. Oj, to biedni wieśniacy ludziska tutaj nie mają zbytnio życia. Co chwilę ich atakują. I w ogóle... Nieciekawie się tu dzieje. Wieśniacy w tych czasach mają ciężkie życie. Prawdopodobnie niewiele z nich przeżywa, gdzieś wyruszają poza obrzeża wioski. No... Dobra, chodźmy wziąć sobie jednostek w takim razie jeszcze zielonych więcej. Zróbmy sobie kolejnego sejwika. Kurczę, mega fajny ten mod jest, podoba mi się. Mega mi się podoba, ale to może być też spowodowane tym, że dawno, ale tu dawno nie grałem w Warbanda. Kurczę, zobaczcie, tutaj co chwilę są jakieś pojedynki, co chwilę ktoś przegrywa. Ja już bym tylko nie spotkał tych niebieskich gałganów. Ja się troszeczkę ich cykam, nie żeby coś. Ale po tym, co oni nam zrobili, to raczej byśmy nie mieli zbytnio szans z nimi. Tak, to jest kawaleria. Fajnie, fajnie. Na górę ich dajmy. No, kawaleria nam się przyda. Na początek gry kawaleria to jest chyba zbawienie. Dobra, co tutaj biegnie? Gonią karawanę, moi drodzy. To oni jeszcze biją się z Sarleonem. O kurczę, to zieloni w sumie... nie mają łatwego życia aż na początku gry. Okej. Spoko, można i tak. Dobra, no to ja bym chciał na pewno sobie... O, ja pierdzielę, już ktoś mnie goni, no nie! Mogę tu spędzić noc w tej wiosce? Nie mogę. I zapali mnie. Houston, mamy problem. Mamy ogromny problem w zasadzie. No berwo, wow. Okej, nie wiem co mam powiedzieć na ten temat, czemu oni ich nie atakują, a pierdzielu, uciekam do zamku. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co mam sądzić na ten temat. Bardzo nie podoba mi się to, co się tutaj właśnie wyprawia w tym modyfikacji. Dlaczego ja taki wpierdziel dostałem, dlaczego oni są tacy szybcy i dlaczego jest taki wysoki poziom trudności tego, co się tu dzieje. No nic, zawiedziony całą tą zaistniałą sytuacją się z wami pożegnam. Jeżeli odcinek ci się spodobał, zostaw pani łapkę w górę, tam pojedziemy wziąć kolejnych NPC-ów w następnym odcinku. Znaczy jednostki najemne. Dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, na razie, cześć, hej, pa!